Jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział, że doba zawsze ma 24 godziny, to dzisiaj wam udowodnię, że tak nie jest. Wincusiu! Hej wszystkim, tu Marysia. Jest właśnie 4 rano i wstałam, żeby wybrać się na samolot. Jestem właśnie w moim hotelu i zaraz mam pierwszy lot z wszystkich 3 lotów, którymi dotrę na Hawaje. Zrobiłam sobie fryzurę, najwygodniejszą fryzurę do podróży. Mówię wam, 2 warkocze francuskie, lepiej się nie da. Po prostu stabilizacja głowy, jeżeli chcecie spać, idealne. I będę w podróży ponad 25 godzin, czy coś koło tego. Później jeszcze po zakończonym locie jeszcze muszę tam dotrzeć do hostelu, więc pokażę wam dzisiaj całą moją podróż. Śniadanie, resztka chleba gryczanego z wczoraj, ostatnie jabłko z wczoraj i resztka soku pomarańczowego też z wczoraj, bo wczoraj też cały dzień byłam w podróży, jakoś trzeba było do tej Warszawy dojechać. Startujemy z pierwszym lotem i lecimy do Niemiec. Już wylądowaliśmy i idę do swojej kolejnej bramki. Teraz będę lecieć do Los Angeles. I to lotnisko jest takie wielkie i trzeba tutaj tak zasuwać. Jeszcze jest coś takiego i po tym się idzie. To są jakby takie schody ruchome, tylko że takie płaskie i tu jedzie. I dzięki temu można szybciej iść, jeśli się chce gdzieś dojść, ale akurat jest wyłączone. Właśnie przeczytałam na takiej tabliczce, gdzie jest rozpisane, gdzie są te wszystkie gate'y i tak dalej, że będę do mojego gate'u szła jeszcze 12 minut, a już idę z 10, jestem zdyszana, bo nie chce mi się czekać na windy, więc zawsze chodzę schodami. Już było w górę, w dół, w górę, w dół, tutaj kontrola paszportów, tutaj coś tam jeszcze, no ale zaraz dojdę. Właśnie idzie po tych takich płaskiej powierzchni ruchomej. A takim oto wielgachnym samolotem będę lecieć. Nie mam porównania, bo nie stoi mniejszy samolot obok, ale nasz poprzedni był jakieś 5 razy mniejszy. W ogóle patrzcie, ile to jest tuneli. Tu się idzie na tyle różnych stron. Tam na górze pewnie jest jakaś business klasa, na dole normalni ludzie. I w ogóle nie wiem, którędy ja mam iść, ale ten samolot jest przegigantyczny.
Na obiad dostałam coś ciepłego, zawiniętego w tą folię, zaraz zobaczymy co to. Tutaj surówka, trochę owoców, bułka, butelka wody, masło, coś a la pasztet i śmietana. Wszystko jest wegańskie, a tak wygląda to coś, to jest taka zapiekanka z tofu. Co chwila ktoś przychodzi i pyta, czy chciałabym coś do picia. Zawsze biorę sok pomidorowy, bo go lubię. I jeszcze wzięłam herbatę. A jak się obudziłam, to znalazłam obok siebie batona KitKata. Nie zamierzam go jeść, ale go dostałam. Zaraz przed lądowaniem podali nam jeszcze jeden posiłek i zaraz właśnie będziemy lądować w Los Angeles. Bo teraz się muszę udać w zupełnie inną część tego lotniska, bo przyloty, odloty w ogóle mega inna część, ale jestem na zewnątrz i jest tak ciepło, słuchajcie, jestem w bluzie i jest mi gorąco, ja nie wiem, to jest 20 parę stopni na pewno, zaraz to wszystko z siebie ściągam, patrzcie jakie słońce, w ogóle jest tak niesamowicie, po prostu coś wspaniałego. Jedziemy teraz ostatnim samolotem, zaraz będziemy startować i słuchajcie, udało mi się właśnie wypatrzeć teraz ten znak LAX i on jest, uwaga, beznadziejne zbliżenie, ale teraz macie w górnym rogu, tam na samej górze z boku, a teraz przybliżam na środek, o i tam to jest. No, daleko i mało widać, ale jakimś cudem to wypatrzyłam. Centralnie na środku teraz macie. Słuchajcie, dotarłam. Jestem tu na lotnisku na Hawajach. To jest takie niesamowite, w ogóle to jest tak gorące. Ja od razu się spociłam, jak wyszłam z samolotu, bo jest wilgotno, a jestem w bluzie. Idę teraz odebrać bagaż. A to lotnisko w ogóle tak wygląda mega staro, jest takie drewniane. No ale co się dziwić, jest małe jak na Hawajach, ale jest bardzo zadbane mimo wszystko, także taki urok jego. Jestem już na Hawajach, popatrzcie jak tu jest cudownie, zaraz wam jeszcze pokazuję widoki, ale tak, wczoraj nie za dużo vlogowałam wieczorem, bo przyjechałam do hostelu, no i wiadomo, tam było dużo ludzi, od razu zaczęliśmy gadać, później oni poszli spać, to nie chciałam im kłapać nad nosem, raczej nad uchem, więc stwierdziłam, dobra, dokończę tego vloga dzisiaj rano, więc jest już rano. Jest tu tak pięknie i patrzcie, jestem w bluzce na ramionczkach i jest mi ciepło, no po prostu jestem w raju.
patrzcie, tam stoi ciężarówka Coca-Coli, hawajska ciężarówka Coca-Coli, ale to jest super, po prostu, ja wiem, że to jest dziwna rzecz do zachwycania się, ale mimo wszystko to jest naprawdę super i wszystko tutaj jest super. Stwierdziłam, że cichszego miejsca chyba tu nie znajdę, bo wszędzie jeżdżą samochody, tam w ogóle jest ulica, tam jest kolejna ulica, ulice wszędzie, dlatego będę gadać stąd. O, jeszcze nawet skuter sobie pojechał, no dobra. Także jak to wszystko wyglądało? Wyglądało to tak, że z Los Angeles leciałam 5 godzin do Hilo. Hilo na Hawajach i tutaj w Hilo pojechałam sobie do hostelu, niestety musiałam wziąć taksówkę, chciałam pojechać autobusem, ale się okazało, że o tej godzinie, czyli 8:45 tutaj, już tutaj nic nie jeździ i w ogóle to lotnisko było takie malutkie i wszystko tam było drewniane i te taśmy, gdzie bagaże wam wywożą na sam koniec, to w ogóle było na zewnątrz, to było tylko pod dachem, ale generalnie już ścian tam nie było i wszystko było na zewnątrz i w ogóle było tak ciepło i wszyscy tutaj są tacy otwarci i od razu chcą z tobą rozmawiać i to jest czasami takie dziwne, bo w Europie tego nikt nie robi, przynajmniej, dobra, nie w całej Europie, ale w naszym rejonie nikt tego nie robi, nie odzywa się do ludzi, których się nie zna tak na środku ulicy, ale tutaj tak jest. Także czasami jest to lekko dziwne, ale muszę się przyzwyczaić i pewnie później jak wrócę do Polski, to będę się musiała z powrotem do polskiej mentalności przyzwyczajać. Hostel całkiem przyzwoity, poznałam fajnych ludzi, poszłyśmy sobie do sklepu z koleżanką z Norwegii. Okazało się, że jest tu tak masakrycznie drogo za butelkę wody, taką 1,5-litrową, zapłaciłam $1.61. Znaczy ja wiedziałam, że to jest drogo, ale nie wiedziałam, że aż tak. I no, to są ceny jak na lotnisku. No dobra, może na lotnisku jest trochę drożej, ale generalnie rzeczy są w takich cenach jak na lotnisku, czyli bardzo wysokich, jeżeli ktoś nie był na lotnisku, no to już wiecie. Co mnie zaskoczyło, na przykład sprzedają tutaj takie kółka, które się wykraja z pączków, bo oni mają pączki z dziurą, więc jak robicie pączka, wykrawacie kółko ze środka i te kółka później też się smaży, obtacza w cukrze i to się sprzedaje i takie pudełko, no nie wiem, 20 na 15 cm, coś koło tego, no to może tych kółek tam było z 40, może nawet nie, no coś koło tego, to kosztowało $10. Słuchajcie, to jest chore, normalnie chore ceny tutaj są, ale cóż, no tak jest, powiem wam, że za tą pogodę, którą oni tu mają, 1 lutego w krótkim, znaczy w ogóle na ramionczkach, za to, jak tu, jakie tu jest powietrze i te palmy i wszystko, to naprawdę można płacić takie ceny. Także no, ja już na dzisiaj kończę, będę vlogować więcej, będzie więcej podróży po Hawajach, vlogów z Hawajów. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co byście chcieli zobaczyć na Hawajach, co wam mam nagrać, może zrobię jakieś Q&A, także też zadawajcie pytania. Pamiętajcie, żeby śledzić Instagrama, bo tam wstawiam wszystkie najnowsze foty z Hawajów i widzimy się w następnym filmiku. Pa!